Zostań w domu. Dlaczego to takie ważne? Koronawirus rozprzestrzenia się błyskawicznie. Spotykając się z innymi, możemy ich nieświadomie zarazić lub sami zostać zarażeni. W dodatku choroba może przebiegać całkowicie bezobjawowo. Kampania Zostań w domu to wyzwanie do społecznej solidarności w trosce o słabszych, starszych, przewlekle chorych. Podczas epidemii musimy też pamiętać o sytuacji osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Należą oni do grupy podwyższonego ryzyka ze względu na przyjmowane leki, osłabioną odporność czy choroby towarzyszące. Długotrwała kwarantanna to dla nich również przerwa w terapii czy rehabilitacji. Zostając w domu, pomagamy ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa i skracamy czas kwarantanny. Musimy zredukować naszą obecność na zewnątrz do niezbędnego minimum. Pamiętajmy jednak, że każde przemieszczanie się w przestrzeni publicznej sprzyja kolejnym zakażeniom, wydłuża czas epidemii i zagraża zdrowiu i życiu nas wszystkich. Zostań w domu!